Dzisiaj bardzo się śpieszymy. Przed nami ważne zadanie. Musimy odebrać werdykt od Rady Artystycznej Internetowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska Polskiego. Bo choć ostatnimi czasy bardzo dużo rzeczy ulega zmianie, akurat ta pozostaje stała. Spotkania młodych artystów, wokalistów, muzyków i recytatorów z klubów jednostek wojskowych. One trwają i to niezmiennie od 23 lat. A w tym roku honorowym patronatem objął je pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Rada Artystyczna oceniła już wszystkich uczestników festiwalu, ale przed nami jeszcze głosowanie internautów, którzy przyznają swoje nagrody publiczności. Startujemy 19 maja. Internauci wyłonią zwycięzców w trzech kategoriach – słowo, muzyka i estrada. To Państwa głosy zadecydują o wyborze tej najważniejszej festiwalowej nagrody. Zapraszamy na facebookowy profil Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. A już 12 czerwca o godzinie 12 wszyscy laureaci spotkają się na scenie klubu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Pablo Picasso napisał kiedyś, że wszystkie dzieci rodzą się artystami. Sztuka polega na tym, żeby pozostać nim do końca życia. Kto wie, czy ten internetowy festiwal nie zapisał się złotymi zgłoskami dla któregoś z uczestników, a my nie jesteśmy świadkami narodzin nowej gwiazdy scenicznej. I Państwo będziecie tam razem z nami dzięki bezpośredniej transmisji online na stronie i profilu Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Do zobaczenia w sieci, a my pędzimy po werdykt.